Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowego olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła oblewać jego nogi łzami i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, muszę ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Drogi tej kobiety się poplątały. To była prostytutka. Osoba tragiczna. Doświadczała wielu przykrości ze strony ludzi, ale też przykrości, w którą wprowadzały jej własne namiętności. Ona nie radziła sobie z ciałem, z żądzami, z seksualnością. I to ona przygotowuje Pana na mękę. Nie Jego uczniowie, ale prostytutka. Namaszczając jego stopy, włosami wycierając, całując je. Kobieta umacnia się przy stopach Jezusa. Zobaczmy, że tam, gdzie jesteśmy najniżej, przy stopach Pana, tam równocześnie dostępujemy wywyższenia. Nie można uczynić tego, co ona uczyniła, nie kochając, nie czując się wielkim grzesznikiem. Człowiek, który czuje się grzesznikiem, jest zdolny do przyjmowania upokorzeń. Ten, który źle przeżywa swoją grzeszność, on nie potrafi sobie poradzić z upokorzeniami. A przecież upokorzenia są u nas na porządku dziennym. Ktoś spojrzy na nas cynicznie albo z jakimś niedowierzaniem i my przy swojej wrażliwości serca od razu czujemy się tacy mali, upokorzeni. I idziemy do drugiej osoby i już komentujemy tę sytuację, usiłując znaleźć jakieś braki w tym, który nas dotknął swoim słowem boleśnie. Piękne są stopy człowieka, które od grzechu idą w stronę skruchy. Ona płacze, ogarnięta bólem. Jakie to jest ważne, że kiedy człowiek zgrzeszy, żeby płakał nad sobą, żeby płakał. Łzy oczyszczają. Taka jest symbolika łez, ale taki jest też wymiar oczyszczenia, patrząc od strony psychologicznej. Człowiek uwalnia się od nadmiaru napięcia, które w nim się pojawiło. Zobaczmy, że tam, gdzie jest duże napięcie, tam czai się grzech. Tam jesteśmy najbardziej kuszeni, szukając sposobu na odreagowanie tego, co boli nas w naszym ciele, w naszej psychice.
emanują z tej kobiety szczególnie dwa uczucia, ból i miłość. Ból i miłość. Rzeczywistości właściwie nieodłączne w życiu każdej osoby. Ona wypowiadała się w gestach. Włosy kobiety są symbolem jej piękna, urody, a te włosy były w nieładzie. Dlaczego w nieładzie? Ponieważ mówią prawdę o niej. One są odbiciem tego zamętu, który ona nosiła w swoim sercu, w swojej duszy. Te włosy w nieładzie to prawda o niej samej. Czytelnymi znakami ona przyznawała się do swojej wielkiej winy. Stanęła przed Jezusem prawdziwa, a tym samym piękna. Zobaczmy, że piękny jest ten, kto jest prawdziwy, ale też czysty jest ten, kto jest prawdziwy. Jeśli mamy problem z czystością, życiem w czystości, to powinniśmy dążyć do bycia prawdziwymi, myśleć prawdziwie, mówić. Nasze gesty powinny wyrażać to, co jest w umyśle i w sercu, prawdę o nas. Piękno jest w większym stopniu wewnętrzne niż zewnętrzne. I człowiek nie jest piękny zewnętrznie, gdy nie ma w nim szczerości. Ta kobieta jest szczera aż do bólu. Moglibyśmy powiedzieć, czemu ona się tak ośmiesza? Mogłaby się spotkać indywidualnie z Jezusem. Ale przecież grzech musi też być poniekąd odpokutowany wspólnotowo. Kiedy my grzeszymy, to inni widzą nas, nasz grzech, który maluje się na naszej twarzy. On się w jakiś sposób odkłada w naszym ciele. Jak człowiek grzeszy, tak widać to w jego postawie. To widać w jego wypowiedziach. Człowiek mówiąc, zdradza to, czym żyje najgłębiej. Piękno jest tam, gdzie jest prawda, gdzie jest skrucha, gdzie jest szczerość. I właśnie to, że gdy pozwalamy sobie pomóc, stajemy się ludźmi pięknymi. Namaszczenie jest taką piękną manifestacją miłości kobiety. Dlaczego ona to robi? Bo ona najpierw kocha. Czy ona myśli o sobie? Nic podobnego. Gdyby myślała o sobie, to nie robiłaby tego, bo to wpływa na jej opinię w środowisku, w którym żyje. Popełnione przez nią grzechy zbliżają ją do Pana. To jest przedziwne. Grzech zbliża wtedy do Boga, kiedy człowiek wchodzi w tajemnicę skruszonego serca. Skruszonym sercem nie pogardzisz, Panie. I grzechy spowodowały w niej odczuwanie wielkiego bólu. Po czym poznajemy, że żyjemy w grzechu? Po bólu. Po pewnym niezadowoleniu, niesmaku z życia, takie, jakie prowadzimy, jakie przeżywamy. Ona chce być oczyszczona. Musi przyjść taki moment, kiedy mam już dosyć takiego życia, które prowadzę. Bo chcę rozpocząć nowe życie. Człowiek musi odczuwać co jakiś czas niesmak do tego, jak żyje. Dlatego, żeby to jego życie było więcej, głębiej, dalej, mające perspektywę, zanurzone w nadziei. Kobieta nie zwraca uwagi na to, że może być wyśmiana, potępiona przez ludzi. Co pomaga się upokarzać albo przyjąć upokorzenie? Właśnie myślenie o Chrystusie. Ona myśli o Nim. Bo kiedy człowiek myśli o sobie, to nigdy z grzechu nie wyjdzie. Nigdy. Jak grzech mnie boli, to oznacza, że nie jestem zdemoralizowany. I ponieważ ją grzech bolał, to jest kobieta piękniejsza zarówno od tego gospodarza, jak też i od niektórych uczniów, między innymi od Judasza. Faryzeusz odcina się od kobiety. Nie dostrzega, że odcinając się od człowieka,
grzesznego oddala się od Boga. Kiedy my gardzimy grzesznikami, to my dystansujemy się do Chrystusa. On żyje z grzesznikami, On jest dla nich. Jak uciekam od grzesznika, jak gardzę nim, to wówczas tak naprawdę gardzę swoim życiem. Oddzielenie się od grzesznika jest oddzieleniem się od miłosierdzia Boga. Faryzeusz osądza i pogardza, a serce kobiety jest otwarte na miłosierdzie. Kiedy ktoś naprawdę ciężko zgrzeszył i odczuwa skruchę, to w nim jest wołanie o miłosierdzie. Nie jesteśmy zdolni kochać, kiedy zgrzeszyliśmy, ale Bóg wzbudza w naszych sercach taką miłość, której miarą jest darowany grzech. Dlaczego ona potrafi kochać? Bo jej wiele przebaczono.